kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na haul lumpeksowy. Będą super rzeczy. No i oczywiście stylizacje z tymi rzeczami z second handu, z mojej szafy. Będą to i ciuchy, i buty, i trochę gadżetów, i nawet już trochę gadżetów świątecznych. Także serdecznie Was już zapraszam i oczywiście bardzo proszę, jeżeli oglądacie, jeśli podobają się Wam moje filmy, to proszę polubcie filmik i zasubskrybujcie, przyciśnijcie sobie w przycisk powiadomień, aby dostawać wiadomości o nowościach, których będzie, nawiasem mówiąc, sporo. Zbliżamy się do grudnia, więc też będą vlogmasy, może nie codzienne, ale na pewno będą. Już mam trochę fajnych, świątecznych gadżetów kupionych z drugiej ręki, także myślę, że to będą ciekawe programy, na pewno będą stylówki świąteczne, także zapraszam do subskrypcji. Kochani, i oczywiście zapraszam Was również na mój Instagram, do którego link będzie w opisie filmu. No i oczywiście na moje Vinted, gdzie niektóre rzeczy odsprzedaję, ale tam będą się znajdować jedynie te rzeczy, które są naprawdę z dobrych materiałów, jedwab, wełna, szlachetne materiały, skóra oraz rzeczy jakieś designerskie. No i moi drodzy, zacznę od żakietu, który mam na sobie, bo wiecie co, ten żakiet już Wam pokazywałam kiedyś w holu. To jest żakiet, który kupiłam w Bidze w Wieliczce i okazało się potem, że miał z tyłu dziurkę od mola, właściwie nawet dwie dziurki. No i powiedziałam Wam, że będę kombinować z tym żakietem. Pierwsze myślałam, żeby zrobić tam taki artystyczny kolaż, ale potem stwierdziłam, że no, z takimi rzeczami to mam trochę takich kolorowych rzeczy, no i nie do wszystkiego potem można to nosić. Ale stwierdziłam, że ponieważ ta marynarka jest taka oversize'owa, właśnie fajna, i ma w sobie, to jest granat z takimi paseczkami niebieskimi, ma te, ja tu wywijam rękawy, widzicie, mają takie niebieskie brzegi, ta podszewka jest niebieska, więc stwierdziłam, że będę pewnie to nosić do granatów, do jeansów, do niebieskich rzeczy, no tak jak teraz widzicie, jestem ubrana dość tak nawet na sportowo, chociaż ten sweterek z takimi tutaj rękawkami uroczymi, poszerzanymi, no i marynarka służy mi teraz jako jakby okrycie wierzchnie. No i stwierdziłam, że w związku z tym zrobię jakąś fajną aplikację albo po prostu taką, wiecie, naprasowankę czy też naszywankę na to dam w kolorach, które pasują do żakietu. No i znalazłam w internecie świetne właśnie takie naszywki w kształcie ważek. Bardzo mi się spodobały w ogóle te owadzie, takie motywy. Myślałam, żeby potem może dorobić tam jeszcze jakiś taki kwiat czy też roślinę, która się będzie wiła tam pomiędzy tymi ważkami. Już Wam pokazuję się z tyłu. No i zobaczcie, jak to wyszło. No mnie się mega podoba ten efekt, bardzo ładne kolory i te naszywanki nie są kiczowate, nie są takie, takie opatrzone. Bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że takie coś na pewno będę nosić. No i kochani, naszłam sobie też tutaj taką muchę fajną z kamieniami. Może uda się zobaczyć ją. Bardzo mi się też spodobała, też ma w sobie właśnie trochę zieleni niebieskiego, więc to tutaj z tym turkusem i z tym granatem się fajnie, według mnie, fajna kombinacja to jest. No i właśnie te ważki też, ta kolorystyka mi się tu bardzo podoba do tego granatu. Także jestem bardzo zadowolona z efektu. Ciekawa jestem, czy Wam się podoba taka przeróbka. Jest to w sumie niewielka przeróbka, bo się dużo nie napracowałam. Musiałam to zaprasować i później poprzyszywać miejscami, żeby to po prostu się nie odkleiło. Wiecie, te naprasowanki się odklejają, niestety. Mimo, że to jakby nie będzie prane pewnie, albo będzie bardzo rzadko prane, może raz na naprawdę kilka miesięcy, no bo to jest wełna i to jest raczej odzież wierzchnia, no to jednak to się lubi odkleić. Ten klej nie trzyma aż tak dobrze, nawet jak się to mocno zaprasuje. Więc ja to zawsze też przyszywam dodatkowo, a tutaj jest taka naszywka, ta muszka jest w ogóle naszywana, a nie naklejana. No i pewnie zobaczycie tą marynarkę w wielu jeszcze stylówach w tym sezonie, bo będę ją do wielu rzeczy nosić, już mam kilka pomysłów, ale teraz pokazuję Wam po prostu tak tylko, jak wyszła ta przeróbka i
i jestem ciekawa Waszych opinii, także koniecznie piszcie. Dobra, moi drodzy, teraz pokażę Wam kolejne rzeczy, ubrania na początek. No i będę Wam pokazywać przebitki oczywiście ze stylóweczkami. Kochani, dosłownie dzisiaj byłam na zakupach na nowym towarze w takim lumpeksie małej wieliczce, którego już Wam nie pokazywałam. Pewnie kiedyś zrobię taki zbiorczy, wiecie, program. Zapraszam Was do lumpeksu z tych pozostałych sklepików w wieliczce. Rzadko tam kupuję, bo no bo tak szczerze mówiąc, no nie udawało mi się aż tak często tam znaleźć czegoś takiego superowego, więc po prostu to takie sporadyczne zakupy, ale czasem robię. No i dzisiaj akurat trafiłam na coś superowego, bo zobaczcie, sweterek z alpaki 100%. To jest taki długi sweter. Ja takie swetry uwielbiam na wycieczki, bo często wtedy noszę sobie leginsy, takie sportowe leginsy albo leginsy takie spodniowe, typu na przykład zamszowe, jak tutaj będzie w stylówie. I ten sweterek wtedy na wierzch, jako taki oversize'ik, taki luźny, przykrywający. No i do tego albo sportowe buty i takie skarpety, wiecie, wełniane, które też gdzieś tam wystają i fajnie do takiego swetra wyglądają. Albo tak jak tutaj, właśnie do takich leginsów ala zamszowych i do fajnych takich botków, takich przed kolanko, albo takich saszek. Tutaj akurat będę miała na sobie takie fajne saszki, też vintage'owe, z lat 80. skórzane, ocieplane, trochę na płaskim obcasie i bardzo mi się podoba taki styl, właśnie taki zupełnie na luzie, właśnie tak mogę sobie iść też czasem nawet do szkoły, bo to fajnie przykrywa te leginsy i do tego sobie wkładam te kozaczki, fajny płaszczyk, o zobaczcie, tutaj wkładam mój długi, ten brązowy płaszcz taki, takie stylowe to się zrobiło, ale może być też kożuszek jakiś, coś fajnego na wierzch. I jeszcze zobaczcie, dodatkowo to nakręciłam w takich ugach, jak to się mówi, moich na koturnie i z czapką z foki. Oczywiście, że w życiu nie kupowałabym tych futrzanych gadżetów, czapek i kożuchów w sklepie, bo jestem przeciwna napędzaniu rynku, wiecie, tych futer i tak dalej, ale oczywiście to jest wszystko kupione z second handu, więc tu taka świetna, wiązana z tyłu czapka z foki biała, która mega mi się podoba do tego. I to jest takie właśnie wszystko takie mięciutkie, cieplusieńkie, bo wiecie, ta alpaka jest taka przemiła. To właśnie nawet jak nie ma metek w tych swetrach, to idzie poznać, że to jest prawdziwa alpaka, bo to jest takie milutkie i jak się czasami swetry nylonowe, wiecie, są takie miłe w dotyku, ale jak dotkniecie tej wełny nylonowej i ją tak potrzecie między palcami, to ona ma taki przeokropny dźwięk wydaje, jakby takie tarcie sztuczne, które aż zęby bolą od tego. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyliście. Spróbujcie sobie takie nylonowe swetry tak potrzeć, albo takie sztuczne. No i to ma taki bardzo nieprzyjemny, aż mnie dreszcze przechodzą, jak o tym pomyślę. Takie nieprzyjemne to jest w dotyku i jakby taki dźwięk to wydaje dziwny. Natomiast właśnie te swetry naturalne są takie przemilusieńkie i to włókno jest właśnie takie nie tylko miłe w dotyku, ale takie właśnie czuć, że to jest takie naturalne i fajne. I w ogóle to zero gryzie. To jakby taka baby alpaka to nic nie gryzie i to jest przemiłe. Można to na gołe ciało nosić. I tak często robię. Chociaż w góry akurat pewnie będę wkładać pod to taki podkoszulek z wełny z jedwabiem, żeby mi było jeszcze cieplej i żeby to ciepło, wiecie, żeby ta termoregulacja była doskonała. No, także jestem bardzo zadowolona. Ja, jak wiecie, nie jestem mega fanką kolorów tych beżowych, bo to nie jest moja kolorystyka, no ale tak jak mówię, czasami takie coś wkładam. Tu jest fajny ten szlaczek taki kontrastowy, który trochę oddziela na dół ten beż, co pomaga, żeby to wyglądać w tym w miarę fajnie. No i właśnie do takiej troszkę sportowej, cieplusieńkiej, codziennej stylówki ekstra rzecz. Bardzo mi się podobają te tutaj właśnie takie wzorki w te alpaki, bo dokładnie zobaczcie, tutaj na tym swetrze są takie wzorki alpakowe. Takie alpaki są z kaktusami wyrzeźbione i jakieś takie wzory właśnie czy azteckie, czy tam z Ameryki Południowej w każdym razie. Tak, kochani, więc bardzo jestem zadowolona z tego swetra. On kosztował w okolicach 15-20 zł, tak? O Jezu, dzisiaj już trochę się pogubiłam w tych cenach, ale wybaczcie, koło 20 zł podejrzewam to było, tak. Bo wydałam w sumie 50 zł. Pokażę Wam teraz kolejną rzecz, mianowicie jest to taka narzutka, płaszczyk 100% z wełny i to kosztowało, tu jest jeszcze cena, 35 zł.
Ja bardzo lubię takie obszerne narzutki, szczególnie, że to jest właśnie 100% wełna. Tutaj przeczytałam oczywiście skład na metce, wszystko 100% wełna. Nie zalecają prania w rękach, ale ja w ogóle prania, ale ja to oczywiście wypiorę w zimnej wodzie, w płynie do wełny albo nawet w delikatnym szamponie i nic temu nie będzie absolutnie. Ma świetną fakturę, zobaczcie z bliska. I w ogóle to jest superowe, bo to jest takie asymetryczne, dlatego się zdecydowałam to kupić, bo w tych kolorach ja już mam ubrania. Mam taki płaszcz długi w pepitkę, taką drobną, mam też płaszcz od Hugo Bossa w taką normalną kratko-pepitkę jakby też. On jest też z takich szarych kolorów, ale to jest świetne, bo to jest właśnie takie asymetryczne, takie, ja to nazywam takie artystyczne właśnie. No ja mam dużo rzeczy w tych, w takich barwach, w takich kolorach. I tutaj pokażę Wam stylówkę z takimi leggingsami w pepitkę czarno-białą, z takim lampasem. To już też widzieliście pewnie wiele razy. Z takim sportowym swetrem rozpinanym, bardzo teraz modnym. Do tego czarne, wysokie kozaki. I właśnie, kochani, do tego to na wierzch. I to jest takie, takie naprawdę super, bardzo modne, no bo te w ogóle te pepitki, te wszystkie szarości, jak zwykle w tych monokolorystycznych ton zestawieniach są bardzo modne, więc na pewno będzie to noszone, może nawet jutro już się w to ubiorę, bo się nie mogę doczekać. No i bardzo, bardzo mi się to oczywiście podoba i jest super, że to jest wełna, jest bardzo grube, zobaczcie. To jest takie grube, mięsiste, to jest właściwie jak płaszcz. Oczywiście to się nie nadaje na deszcz czy na jakieś mokre pogody, ale tak to super po prostu. No i bardzo jestem zadowolona z tego zakupu, oczywiście. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tych zakupach. To jest dla mnie taki super modowy zakup i taki mega jakościowy, bo ja, jak wiecie, ja bardzo zwracam uwagę na włókna i właściwie teraz staram się kupować rzeczy wyłącznie z tych 100% dobrych, albo przynajmniej, żeby było powyżej 70-80% tych naturalnych włókien, czy wełna, czy jedwab, czy alpaka w moich ciuchach. No i kochani, zapomniałam o butach, bo miałam jeszcze Wam pokazać w poprzedniej stylówce, więc jeszcze stylówka z tym swetrem z alpaki i z takimi vintage bucikami, które kupiłam za, kochani, 3 złote. Tak, około 3 zł to było, bo to było na tej ostatecznej wyprzedaży, nikt tych butów nie chciał, a ja właśnie sobie pomyślałam, że mam jedne takie te płaskie, które były w poprzedniej stylówce ze swetrem z alpaki, ale czasami fajnie wygląda do spódnicy czy do jakichś takich ubrań o innej długości, lepiej wygląda obcas. No i dlatego kupiłam sobie takie vintage'owe buciki w stylu takich, też w stylu lat 80. i zapewne z lat 80. są, bo to są stare buty na pewno. Być może będę musiała zmienić w nich fleczki, bo są takie troszkę już praktycznie przydarte. No i będę na pewno musiała troszkę je wypielęgnować. One są już wyprane, wyczyszczone. Będę kupować do nich taką kremową, kryjącą pastę do butów, żeby trochę zniwelować. Tutaj jakieś takie drobne są takie niedoskonałości, no ze starości już. Ale to nie jest jakieś bardzo zniszczone, absolutnie. One są takie, to są takie drobne przytarcia. Wiecie co, jak ja kupuję buty nowe, kupowałam wiele razy, no to u mnie po 2 dniach coś takiego jest, bo ja mieszkam na wsi. No i u mnie przejście przez moją ścieżkę po kamykach to nieraz się kończy tym, że te buty naprawdę w kilka dni mają takie już rysy i to muszę potem kupować te pasty i to ładnie pielęgnować, żeby nie było tego widać. Także to ja się tym nie przejmuję, że są takie rysy tutaj. No i mają takie fajne wiązania, zobaczcie, i super wyglądają, nawet do tego swetra, do takich leggingsów czy do spodni i mają takie futerko z naturalnej wełny w środku, zobaczcie. Naprawdę bardzo fajne, widzę, że to jest właśnie wełna, a nie sztuczne futerko, bo czasem są sztuczne. Także superowo, bo są takie ciepłe na zimę, że można sobie tam na przykład włożyć takie półwkładki zimowe i już nawet normalnie w takie typowo zimowe już dni nosić do jakiejś zimowych stylizacji i na pewno takie zimowe, świąteczne, grudniowe stylizacje na co dzień Wam pokażę też, prócz stylizacji wigilijnych, które na 100% też będą. Kochani, dobra, to tyle jak chodzi o ciuchy. Pokażę Wam jeszcze moją parasolkę. Kupiłam sobie za dosłownie kilka złotych, chyba 6 zł kosztowała, taką parasolkę. I wiecie co, ja zawsze gubię parasolki, więc ja muszę mieć taką, którą się da schować do torebki, żebym ja nie nosiła jej na ręku, bo zawsze zostawiam. Ja po prostu mam taką słabą pamięć do tych rzeczy. Jak gdzieś wchodzę do sklepu czy do lumpeksu, kładę i to potem zostaje i zapominam i gubię. Więc to musiała być mikro parasolka. No i bardzo mi się spodobała ta parasolka, bo zobaczcie, ona jest taka maleńka. Jest bardzo składana. Malusieńka, naprawdę jest.
to się składa na coś takiego, że nawet do takiej małej torebki to mi się mieści. No i ma fajny kolor, bo ja lubię takie kolorowe rzeczy. O, to jest coś takiego. I naprawdę jest w bardzo dobrym stanie i to jest dobra jakość, bo ja się zawsze przyglądam tym drutom. Czy one są takie cienkie, wyginają się i są takie tandetne, że to wiadomo, że po trzech złożeniach to mi się całkowicie rozpadnie, jak te takie tanie parasolki. No i stwierdziłam, że ona wygląda naprawdę solidnie, ta parasolka w środku. To jest parasol, nie wiem jaka to jest firma, bo tu nigdzie nie piszę, ale no stwierdziłam, że jak na używaną parasolkę, to ona wygląda naprawdę spoko, na taką typowo składaną. Wygląda dość solidnie, w związku z tym zdecydowałam się, no i mam taką kolorową parasolkę rozweselającą. Także też jestem zadowolona i też mi się zdarzało już kupować parasolki. Mam jedną taką granatową, ale ona jest lepsza dla Wiktora, bo jest taka, wiecie, typowo męska, jednokolorowa i jest dużo większa od tej. Jest tak prawie dwa razy dłuższa niż, tak o 1/3 dłuższa niż ta. Więc, no i ta jest bardzo lekka, bo to jest chyba z aluminium. A już widzę teraz, że jednak jest firma tutaj, zobaczcie, Totis. Jest tu marka, więc fajnie, wiadomo co to za firma, jest bardzo, bardzo leciusieńka, wszędzie można ją wsadzić, także też jestem zadowolona. Kochani, i teraz gadżety. Powiem Wam teraz, że zbieram te gadżety świąteczne, bo ja też robię te lekcje plastyki, wiecie, że pracuję w szkole, między innymi uczę plastyki i robimy dużo warsztatów świątecznych teraz. Myślę, że będziemy robić jeszcze bardzo fajne projekty z dziećmi właśnie na lekcjach. I zawsze zbieram w tych lumpeksach różne takie rzeczy, które się będą nadawać do użycia na właśnie lekcjach plastyki. No i na przykład takie po 2-3 złote podkładki, zobaczcie, ja takich podkładek nie używam na święta w domu, ale filc w ogóle jest dosyć drogi, taki do plastyki i z takich podkładek można uszyć bardzo fajne ozdoby na choinkę, wykrawamy z tego serduszka, na przykład zszywamy to takim ściegiem, jak właśnie tutaj widać, widzicie? No i robimy sobie na przykład takie wypchane watą, takie serduszka, jeszcze tam można do tego przyszyć, czy też przykleić jakieś ozdoby, cekiny, zrobić zawieszkę i mamy przepiękne ozdoby na choinkę i właśnie mam zamiar coś takiego robić na plastyce z dziećmi. Z tego myślałam, żeby wykroić gwiazdki oraz takie serduszka z gwiazdkami również, które wypchamy w środku. Także no, takie przydatne rzeczy jak dla mnie, bo wiecie, czasami ja dostaję jakieś tam dofinansowania do konkursów od Rady Rodziców w szkole, ale do niektórych takich, wiecie, zadań pomniejszych, no to kupuję sama te materiały, no i tak samo też trochę nagród, więc teraz zobaczycie te nagrody. No i moi drodzy, przy okazji powiem Wam, że jutro jest czwartek, to już ten program się ukaże po jutrzejszym dniu, ale jutro jest dzień, Międzynarodowy Dzień Misia. Super impreza, na którą zresztą pisałam piosenkę, do której kiedyś Wam podam linka, bo to będzie, ta piosenka będzie w internecie. Może nawet uda mi się tu już go wkleić. Piosenka o misiu, misiu Herko. No i w związku z tym misiem też robię konkurs szkolny, taki mały, gdzie nagrodami będą misie. No i zobaczcie, udało mi się kupić w lumpeksie nowiutkie misie Bukowskiego. Tutaj pokażę Wam, bo to naprawdę te misie są drogie. I te w ogóle te są takie prestiżowe, powiedzmy, misie, są takie ładne, eleganckie sklepy. Zobaczcie, tutaj jest nawet metka na tym misie, ja go już zapakowałam. Śliczny taki beżowy miś. Właśnie Bukowski. Bardzo fajne, takie mięciutkie, one są wypchane taką kaszką jeszcze, one są naprawdę śliczne. No i za to zapłaciłam tylko 6 zł, naprawdę. Zatem ten miś chyba też kosztował 6 czy 7 zł. I jeszcze mam takiego trzeciego misia świątecznego, też jest przesłodziutki, zobaczcie. Także te misiaczki są naprawdę takie kochane, no i oczywiście ja kupuję tylko nowe zabawki, nie kupuję żadnych tam staroci, bez przesady, już dzieci muszą mieć rzeczy nowe i tak dalej. No i zobaczcie, tutaj jest napisane Bukowski. No i to są naprawdę piękne rzeczy, no i za grosze. Także też takich rzeczy można szukać, bo dużo jest nowych zabawek w lumpeksach. I naprawdę kiedyś kupiłam mojemu bratankowi takiego Porga z Gwiezdnych Wojen, taką dużą, gadającą zabawkę, naprawdę takiej wielkości za chyba 30 zł, gdzie kosztuje to w sklepie ponad 180. I to była firmowa zabawka zapakowana normalnie w pudełko z wszystkim, z wszystkimi gadżetami, jeszcze zabezpieczona nawet. I wszystko idealnie działało, były tam baterie nawet, także naprawdę warto szukać takich rzeczy. No i oczywiście uczcijmy ten Międzynarodowy Dzień Misia,
jeśli macie dzieci, to i poczytajcie o misiach. Puśćcie im jakieś bajki o misiach i może moją piosenkę, jeśli się uda. Kochani, serdecznie Wam dziękuję za udział w moim programie. Oczywiście dziękuję moim kochanym widzom za wszystkie polubienia, za subskrypcje, za komentarze. Kocham z Wami rozmawiać. Dziękuję za miły odbiór mojego filmu o wycieczce do Holandii również. Jeśli ktoś nie widział, to jeszcze zapraszam. Też tam pokazywałam lumpeksy holenderskie. I już zapraszam Was na kolejny vlog oraz na vlogmasy, które będą już od środy następnej. Pewnie co kilka dni, no i oczywiście będą też stylówki świąteczne, tak jak już to wspominałam, i filmik z moją mamą, który nagram w przyszłym tygodniu po jej spektaklu. Także kochani, do zobaczenia, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, cześć! Pozdrawiam Polkę.